Partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementu diety Probiotic mi Akne oraz Akne kremu Solve On, które zmniejszają widoczność trądziku aż o 40%. Health Labs Care jako jedyna firma w Polsce, bada synergię działania kosmetyków z suplementami. Opierając się na wynikach badań, pokazuje, jak połączenie pielęgnacji z zewnątrz i od wewnątrz może przynieść realne widoczne efekty. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy o pielęgnacji skóry problematycznej z dr Alicją Śliwowską. Karolina Subańska Podcast to program, który towarzyszy Wam od 2018 roku. Rozmawiamy o dobrym, świadomym życiu, śledzimy trendy i dyskutujemy o tym, co dla nas ważne. Cześć Alicja. Cześć, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło gościć Cię w podcaście w tym jakże ważnym dla nas obu myślę temacie. Tak I tak właśnie sobie pomyślałam, że przejdźmy do rzeczy, dlatego że jest to. Temat rzeka, temat ogromny. Miałam taką bardzo idealistyczną wizję, powiedziałam Ci o tym przed chwilą, żeby wyczerpać temat pielęgnacji skóry i wszelkiej prewencji i rozwiązać nasze problemy, nasze i naszych słuchaczy w tej rozmowie, ale po krótkim namyśle zdam sobie sprawę, że jest to absolutnie niemożliwe. Mhm. I, I wierzę, że możemy co najwyżej podsunąć jakieś wskazówki i w ogóle rozpocząć tę dyskusję przy 60-minutowej rozmowie, ale jako, że ja przez lata. Borykałam się z różnymi problemami skórnymi i zadawałam sobie mnóstwo pytań mhm. o to, dlaczego mi się to dzieje. To zastanawiam się, dlaczego nasze ciało wybrało sobie naszą skórę na twarzy, po to, żeby mm, pokazywać nam pewne rzeczy, prezentować nam mhm. pewne zjawiska i no, finalnie doszłam do tego komunikować się z nami, aczkolwiek nie jest to łatwa lekcja. Mhm. Dlaczego? Czemu ta twarz jest naszym. Obrazem tego, co, co mówi do nas nasze ciało. I rewelacyjnie w ogóle zaczęłaś wstęp do tego tematu, bo właśnie wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że to jest jakaś forma rozmowy, mm. komunikatu. I faktycznie nasza skóra to jest nasz największy organ, bardzo mądry organ, mający własny układ odpornościowy, własny układ nerwowy, który ponoć według najnowszych badań może się komunikować z tym naszym centralnym układem nerwowym. Więc dla mnie też to niesamowite odkrycie. I faktycznie tak jest, że jeżeli coś się dzieje wewnątrz organizmu, to bardzo często jest to pokazywane na skórze. Ja mówię, że trochę skóra jest takim naszym papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje wewnątrz. I nie u wszystkich tak jest, bo to też jest kwestia wrażliwości receptorów w skórze. Bo tak jak wiemy, każda komóreczka naszego ciała, w tym też komórki, które budują naszą skórę, mają receptory. I one działają na zasadzie klucz-zamek. Czyli komórka mająca receptor, to jest właśnie ten zamek, do którego musi trafić odpowiedni klucz, czyli jakaś taka cząsteczka, która przekaże informację, która wywoła reakcję na daną komórkę. I właśnie u tych osób, których, które mają taką zwiększoną wrażliwość tych receptorów, receptorów komórek skóry na różne bodźce. Bardzo często właśnie ta skóra manifestuje to, co się dzieje w naszym ciele. Między innymi właśnie zmiany zapalne. Ale jestem przede wszystkim ciekawa z czego to wynika, że niektórzy są bardziej albo mniej wrażliwi, czy to jest uwarunkowane genetycznie, że po prostu nam się to trafia na loterii genetycznej i musimy z tym żyć? Czy to jest tak, że my w jakiś sposób tym, jak się prowadzimy, czy w jakimś środowisku dorastamy, jaki mamy styl życia, możemy sprawić, że te receptory są jakoś bardziej uwrażliwione i mocniej się z nami komunikują? I czy to w ogóle jest hmm. dobre, że się z nami komunikują tak wyraźnie? Hmm. I w sumie jedno i drugie, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o skóry problematyczne, genetyka tutaj ma bardzo, bardzo mocne znaczenie i faktycznie, jeżeli na przykład u któregoś z rodziców występował trądzik, lub u jakiejś takiej bliższej osoby, niekoniecznie właśnie rodzic, może być nawet dziadek czy, czy babcia, to gdzieś tam faktycznie możemy taki bonus w genach otrzymać. Dzięki. Ja również, <noise> więc wiem coś o tym. I faktycznie tak jest, że, że genetyka tutaj jest ważna, ale m, oglądałam ostatnio taki fajny program akurat w kontekście wpływu żywienia mhm. na stan organizmu e, i też mówili, że genetyka to jest jedna kwestia, ale to właśnie jak się prowadzimy, jak się odżywiamy, to drugie. I jeżeli my na przykład nie dbamy o nas od środka, czyli jakby pielęgnujemy skórę nawet topowymi, kosmetykami, o rewelacyjnych składach i oczekujemy, że to będzie efekt petarda, no to niestety nie tędy droga, bo jeżeli nie dbamy o rytm dobowy, o dietę, mamy nadmiar stresu, o co pewnie przyznasz, że łatwo w tych czasach. No tak. e, więc to też jest ważny czynnik. Więc tutaj myślę, że nie tylko ta genetyka i też myślę, że nie warto trochę zganiać na genetykę, mm -hmm. bo my czasami tak lubimy tłumaczyć, że, no przepraszam, ale ja mam to uwarunkowane genetycznie. A to, jak wygląda moja dieta, rytm dobowy, to już jest może mniej ważne. Więc niestety nie w, tym, nie w tym przypadku. Tutaj jednak ta skóra faktycznie jest jak taki papierek lakmusowy, który bardzo mocno wyłapuje wszelkie zaniedbania. I jeżeli faktycznie my genetycznie mamy na przykład bardziej wrażliwe te receptory w skórze, no to od razu proszę bardzo, jak amen w pacierzu, mamy tutaj e, oznaki tych właśnie zaniedbań naszych na skórze. No ale właśnie dlatego też tak zapytałam, czy, czy to jest do końca złe, że się z nami ta skóra komunikuje, mhm. no bo nawet jeżeli, że tak często jest w przypadku osób wrażliwych na przeróżnych płaszczyznach, że na początku wydaje nam się, że to jest jakiegoś rodzaju przekleństwo. Tak. Bo dlaczego część osób tak nie ma? A potem zdajesz sobie sprawę, że jest to też jakaś tam twoja supermoc, bo dzięki temu możesz zareagować mhm. i możesz poszukać tej przyczyny. W czasem nawet łatwiejszy sposób, bo nie masz wyjścia, bo widzisz te symptomy na swojej twarzy. To jest takie moje doświadczenie, gdzie ja przez lata nie mogłam się pogodzić z tym, że przecież mam super zdrowy styl życia i teoretycznie robię bardzo dużo rzeczy, dlaczego moja skóra nadal nie jest taka, jakbym sobie tego życzyła. I dopiero z czasem nauczyłam się takiej wyrozumiałości, gdzieś tam czułości do siebie i zrozumiałam, że to ciało próbuje mi coś przekazać, że może gdyby ta skóra była ładna, prawdopodobnie dalej bym brnęła w jakichś swoich nawykach, które właśnie może nie do końca były dobre, choćby stres, który wspomniałaś. No bo wiadomo, mam super rutyny, mam super cel, Jadę dalej, aż nie wiem, wypalę się, czy będę miała jakieś mhm. inne skutki na zdrowiu, ale przez to, że ta sera jest wrażliwa, to ona odpowiednio wcześnie zakomunikowała mi, że zobacz, może tu jednak warto się czemuś przyjrzeć, zanim będziesz miała znacznie poważniejsze konsekwencje. No bo też umówmy się, nie cierpimy trądziku czy problemów skórnych, są okropne i wpływają na nasze poczucie własnej wartości, i, i jakby widzimy je codziennie, więc to nie jest mhm. przyjemne. No, ale nie jest też coś, co zagraża naszemu życiu. Więc na koniec dnia, jakby często reagujemy na to, dlatego że ta warstwa estetyczna nam nie odpowiada. Dokładnie. Ale jeżeli to na przykład sygnalizuje, że dzieje się coś w naszych jelitach, mhm. czy właśnie mamy zbyt intensywny tryb życia, to możemy wcześniej. Lecząc skórę, mhm. zapobiec innym konsekwencjom, które mogłyby wpłynąć na cały nasz dobrostan. To jest moja wersja interpretacji mhm. tego, dlaczego mogę powiedzieć, że częściowo jestem wdzięczna swojej skórze za to, że jest taka wrażliwa, bo pomimo, że wielokrotnie wiesz, zazdrościłam osobom, które nie mają tego typu problemów i zmartwień, to widzę, że mi to pomogło gdzieś tam nawigować swoje zdrowie. Nie wiem, jak było u ciebie. Myślę, że też, no to zajmuje czas, zanim nauczymy się, nie wiem, lubić, lubić swój trądzik, o ile można tak powiedzieć. No właśnie, ale tak, zgodzę się, że faktycznie taka, taki sygnał od tej skóry trochę nas bodźcuje do działania. No bo ktoś mówi, ale to jest tylko wygląd. No nieprawda, bo jeżeli ktoś nigdy nie miał zmian skórnych, on Oj, tak. nigdy nie zrozumie, jak to jest wejść w buty kogoś, kto jednak się boryka z tym trądzikiem, bo wygląd jest ważny że nie oszukujmy się, patrzymy na siebie. Ktoś kiedyś powiedział, że liczy się ileś tam pierwszych sekund i czasami jesteśmy oceniani po wyglądzie, co wiadomo, że nie powinno tak być, ale niestety to tak troszeczkę działa i nadal to pokutuje. Więc faktycznie ta skóra, no bardzo dobrze, że daje ten sygnał i w większości przypadków faktycznie tak jest, że ta skóra mówi, słuchaj, masz bałagan w jelitach, stresujesz się, masz zaniedbany rytm dobowy, masz problem z gospodarką węglowodanową. Jest taka grupa osób, które naprawdę mają idealnie zdrowy organizm, są przebadane od a do Z i mówią, zobacz, no coś musi być ze mną nie tak, skoro ja i tak mam ten trądzik, mhm. a i tak u mnie jest problem, tak? No bo coś, nie, jest nieznaleziony ten problem, musimy go jednak dalej poszukać. I ta mała grupa osób ma czasami nadmierną skórną produkcję androgenów. I to okay. jest trochę sytuacja bez wyjścia, bo nasza skóra też sama sobie z cholesterolu od zera produkuje hormony. I w momencie, kiedy ta produkcja jest zbyt prężna, albo właśnie, jeżeli te receptory w skórze genetycznie są nadwrażliwe, no to tak naprawdę mm, lekarz dermatolog, do którego ja też lubię czasami skierować takie trudne przypadki, które no pielęgnacja to po prostu czasami za mało, wtedy też rozkłada ręce, dlatego, że Organizm jest zdrowy i leczenie takie ogólnoustrojowe, no nie ma sensu, bo po prostu namiesza w tych hormonach, a problem okay. jest tylko w skórze. I jest nadzieja dla takich osób, bo już w Stanach pojawia się taka substancja aktywna, która gdzieś może być stosowana właśnie na powierzchnię skóry i działać lokalnie antyandrogenowo, czyli trochę lokalnie na skórę regulować właśnie te, te problemy, jeżeli chodzi o nadmierną produkcję w skórze tych androgenów. Ale faktycznie w większości przypadków skóra mówi, posłuchaj, coś tam w środku się dzieje, tak? I faktycznie tak jak mówisz, zwróć na mnie uwagę. Czyli ta nadprodukcja, Produkcja, o ile to dobrze powiem moim um, jednak laikowy sposób, um, produkcja androgenów nadmierna jest spowodowana czymś genetycznym, losowym, niepowiązanym ze stylem życia. Tak? Dobrze to ta wypowiedziałem ta tak, w, w skórze, Tak, w skórze tak. Może tak być. No właśnie, jakie ty masz ogólnie podejście do takiego leczenia. Um, Zewnętrznego leczenia po powierzchni, leczenia um, nie zaglądając do naszego wnętrza. Mam wrażenie, że to mm. nadal jest dosyć popularna praktyka, czyli właśnie skupianie się na produktach, które możemy nakładać na skórę, leczenie objawów, ewentualnie branie leków, które mają sprawić, że te objawy są mniejsze. Mm. E, ja słyszę nigdy tego nie, jakby nie, nie, nie próbowałam w ten sposób działać, ale słyszałam, że to na niektórych działa, na niektórych nie, często mhm. wraca jakby, czy warto w ogóle sięgać po takie, po takie rozwiązania? Mhm. No właśnie, super temat, dlatego że ja bardzo często też na swoich konsultacjach spotykam się z klientkami, raczej często są to panie, chociaż panowie też się zdarzają, gdzie właśnie są po jakichś nieudanych terapiach właśnie za pomocą różnego rodzaju leków. No i teraz z czym, z czym jest tutaj problem? Moim zdaniem, jeżeli jest jakaś przyczyna w środku, na przykład nierównowaga mikrobioty jelit, insulinooporność, zespół policystycznych jajników, to Generalnie są takie źródełka, które będą nam mieszać, i nawet jeżeli będzie zastosowana jakaś farmakoterapia na powierzchnię skóry, a ten środek będzie niezaopiekowany, to to wszystko i tak będzie nam wracać. Więc jeżeli na przykład jest tak, że dana osoba stwierdza, że tak, faktycznie mam problem z jelitami, mam na przykład SIBO, nie wiem, mam insulinooporność, i ja się chcę tym teraz zająć. Ale na przykład ja mam świadomość, że być może jak uda mi się poprawić stan zdrowia organizmu, to stan skóry też się polepszy, to w takich sytuacjach faktycznie dobra dieta, aktywność fizyczna, dbanie o rytm dobowy i dobra pielęgnacja, to uważam, że to jest taki pakiet start. Mhm. Natomiast jeżeli są osoby, które naprawdę, no powiedzmy, że już mają zdiagnozowany ten problem, że powiedzmy to, to kwestia jelit, to kwestia, nie wiem, tej insulinoporności, um, ale ich psychika bardzo źle to znosi. To myślę, że taka farmakoterapia da po prostu trochę szybsze efekty niż na przykład e, zwykła pielęgnacja, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że jeżeli my odstawimy farmakoterapię, a problem w środku organizmu będzie niewyleczony, niezaopiekowany, to i tak ten problem będzie wracał. I tutaj świetnym przykładem są na przykład tabletki antykoncepcyjne, które tak. czasami są stosowane wyłącznie w celu poprawy skóry. No i pytanie, czy one poprawią stan skóry? No tak, w większości przypadków tak, ale czy to jest efekt na stałe? Nie. Jak się odstawi te tabletki, a problem z hormonami jak był, tak jest. No to problem ze skórą również będzie wracał, więc faktycznie wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania, w jakim stanie też jest nasza skóra, nasza psychika. Ale moim zdaniem takie zdrowo rozsądkowe podejście do pięknej i zdrowej skóry nie istnieje bez spojrzenia na organizm holistycznie. Bardzo dużo wątków, moja droga tutaj, o, tak. e, w, tym, w tej jednej wypowiedzi. <laughs> e, jakby też uważam, że temat e, antykoncepcji i tego, jak to wpływa na cały nasz organizm, to jest w ogóle mhm. e, osobny rozdział, ale rzeczywiście. E, mnie trochę niepokoi, jak mhm. osoby, które nie mają żadnych też jakby zaleceń, ani nawet preferencji, żeby brać ym, tego typu leki, nagle dostają od lekarza rekomendacje, że to jest świetny sposób na poradzenie sobie z problemami skórnymi. Mhm. Też y, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że też kiedyś przez, y, przez kilka lat brałam tabletki i pamiętam, jak dostałam jedyny w swoim życiu <laughs> do tej pory dorosłym komplement, że mam tak przepiękną cerę. Mhm. I pamiętam, to jest ciekawe, bo y, z perspektywy czasu y, ja wtedy byłam Szoku, że ktoś w ogóle zwraca na to uwagę, bo ja nie miałam problemów z cerą, no bo brałam te tabletki, mm. moja cera była po prostu, no była, więc nie doceniałam tego, że jest taka ładna i osoby, które może borykają się z różnymi problemami skórnymi, no, mają zupełnie inną soczewkę i rzeczywiście dostrzegają to, kiedy czyjaś mm. skóra jest perfekcyjna i nie ma żadnych przebarwień, więc ja wtedy przyjęłam ten komplement, ale miałam takie, okej, okay, no to jest po prostu moja twarz. No i oczywiście, wiesz, po odstawieniu tabletek moja skóra zaczęła wracać do siebie mm. i pokazywać, co naprawdę dzieje się pod spodem ale znowu też powiedziałaś wcześniej, że ten wygląd, miał wszystko ma znaczenie. Nawet nie tyle też myślę, w kontekście bycia odbieranym przez otoczenie, ale po prostu naszego poczucia własnej wartości. No bo tak jakby, każdy z nas po prostu chce czuć się dobrze i zdrowo w swojej skórze. Niezależnie, mm. czy wiesz, to się wpisuje w jakiś kanon, jednak zdrowa skóra jest symbolem jakiegoś takiego zdrowia i witalności. I myślę, że to jest totalnie okej, okay, że my sobie tego życzymy, no, szczególnie jak dołożymy tę warstwę, że to jest sygnał, że. Nasz cały organizm dobrze funkcjonuje. Mhm. Ale kiedy mówisz o tych lekach, to też jestem sobie w stanie wyobrazić, że osoby, które rzeczywiście przez lata borykały się z trudnościami skórnymi, potrzebują tych leków po to, żeby. Poczuć się trochę lepiej, jednocześnie, mm. tak jak mówisz, pracując na tych głębszych warstwach. Ale jeżeli mm. czujemy, że po prostu mamy już dość patrzenia na siebie w tym stanie zapalnym, to chcemy na chwilę chociaż sobie pomóc i jakoś rozpocząć tę drogę do, do pracy nad zdrową skórą właśnie poprzez, poprzez leki. I wydaje mi się, że jeżeli się nie było w tej sytuacji, to ciężko jest też to. Ocenić, jak właśnie czuje się osoba. Nie wiem, jak ty miałaś, kiedy miałaś problemy ze skórą, jak to wpływało na twoje wiesz, poczucie własnej wartości, czy jakąś taką frustrację wokół mm -hmm. swojego wizerunku i swojego, swojego wyglądu. Super, że o tym mówisz, bo a propos pięknej skóry, patrzę na ciebie i właśnie trudno mi się skupić na tym, co mówisz, bo właśnie masz piękną skórę i ja Dzień. też jestem osobą, która patrzy przez tę soczewkę skóry problematycznej, więc tak masz przepiękną skórę, naprawdę obiektywnie. A wracając do meritum, no czułam się fatalnie. Zwłaszcza, że to przypadło na taki okres nastoletni, gdzie wiadomo, że ten człowiek, no to nie jest. Szczyt pewności siebie. I tak. ja, niestety, byłam jeszcze w. W tych czasach trądzikowcem, gdzie po prostu dostawało się leki z zabiórka. Niestety trafiłam na takiego specjalistę, który jakby uznał, że ten lek mi pomoże, nie oglądając dokładnie mojej skóry. I ja niestety byłam no. tym przypadkiem tak. Był to dość silny lek, popularnie stosowany e, w terapii trądziku i też często demonizowany, uważam, że zupełnie niepotrzebnie. U mnie niestety było tak, że ten problem wrócił, dlatego że środek organizmu był niezaopiekowany, czyli właśnie jazda z hormonami, stres i tak dalej. E, I też właśnie to, co zauważyłam z punktu widzenia kosztów metologa, że bardzo wiele osób demonizuje i dermatologów, i farmakoterapię. Uważam, że to źle, dlatego że jeżeli pacjent, klient przychodzi naprawdę z ogromnymi zmianami skórnymi i to wpływa tragicznie na jego samopoczucie, na psychikę. Ja kiedyś czytałam takie statystyki, że na przykład wiele osób z powodu bardzo złego stanu skóry, no wręcz popełnia samobójstwa. To dla mnie było szokujące. O. I ktoś, kto nigdy nie miał problemów skórnych powie, Boże, to jest tylko skóra, ludzie mają gorsze problemy. No tak, oczywiście, że tak, tylko dla tej osoby, która ma te problemy skórne od lat i nie można siebie patrzeć, to dla niej jest jej mały, prywatny koniec świata. I naprawdę nikomu innemu nie jest to jakby, nie warto tego oceniać, jeżeli my nie jesteśmy w czyichś butach. Bo naprawdę zwłaszcza u młodych tak. ludzi, gdzie środowisko no, bywa dość specyficzne, dość krytykujące. E, taki stan skóry też to się zdarza, prawda, u młodych ludzi. Więc ja tego nie oceniam, ja to totalnie rozumiem. I też niestety to jest błędne koło, bo zła sama ocena, plus jakiekolwiek uwagi ze strony środowiska, też negatywnie wpływają na stan psychiki takiej młodej osoby i to generuje w niej jakiś stres, czy fizyczny, czy emocjonalny, co znowu przekłada się negatywnie na stan skóry. Więc to jest błędne koło. I jeżeli ja uważam, że jest na przykład dobrze dobrana farmakoterapia, która łączy się z pielęgnacją skóry od środka, to jest jedyna rozsądna droga do celu, bo naprawdę w ten sposób można skórę dobrze zaopiekować. I ktoś kiedyś mnie zapytał, na no ty na przykład uważasz, bo wielu kosmetologów mówi, o nie, farmakoterapia źle. Z kolei dermatolodzy mówią, o nie, no czym jest pielęgnacja? Trzeba mhm. farmakoterapię. Więc trochę szkoda, bo te środowiska razem Powinny pięknie współpracować. No bo to, że ktoś jest na leczeniu skóry, to nie znaczy, że ma zapomnieć o pielęgnacji i dbaniu o organizm od środka. Więc dla mnie to jest piękna synergia działania, którą naprawdę warto dobrze wykorzystać. Ja pamiętam te moje czasy, kiedy moja skóra zaczęła pokazywać mi parę lat temu, co tam się dzieje pod spodem. <grym> I czułam się oczywiście fatalnie. I spotkałam się z moją przyjaciółką, byłam wtedy na studiach, i mówię do niej, że jakby zobacz, jakby. Ciężko jest mi w ogóle wyjść z domu bez jakiegoś makijażu, mm -hmm. a też boli mnie ta twarz, więc ja nie chcę nic na nią nakładać. Yy, I ona mówi: daj spokój, nie jest tak źle. I tak patrzy na mnie i tak, masz jakieś 13 pryszczy. I ja myślałam, że po prostu rozsypię się tam przy tym stole, bo czy ty mm. siebie słyszysz. Więc super jest też właśnie, nie, nie spłycać tego i nie traktować tego jako jakiś trywialny problem. Bo pamiętam wielokrotnie, kiedy pojawiało się coś na mojej twarzy, myślałam sobie, gdybym tylko miała dzisiaj ładną skórę. Mój humor byłby po prostu świetny mm -hmm. i reszta problemów nie miałaby znaczenia. Oczywiście jest to też e, na pewno naciągane i tak to nie wygląda, bo zawsze potrafimy jako ludzie znaleźć sobie coś innego, do czego tak. możemy się przyczepić w naszej codzienności. Ale rzeczywiście jest to taka dosyć, e, dosyć ważna rzecz. Była na pewno bardzo ważną rzeczą dla mnie. Ale też e, powiedziałaś tej synergii właśnie. Mówimy o lekarzach, mówimy o osobach, które zajmują się pielęgnacją, czy, mm. zabiegami, czy jakby kosmetolodzy. Tutaj mamy... Ja, to, ja to tak sobie w głowie... Wiesz, widzę to jako taką, takie drzewko, że mamy i pielęgnację, i mamy zabiegi, mhm. i mamy lekarza, ale mamy też na przykład właśnie lekarza, czy jakiegoś specjalistę, terapeutę, naturoterapeutę, nie wiem, to myślę, że wiele osób może się tym zająć, które też przyjrzą się właśnie mhm. naszemu wnętrzu w kontekście też jelit, o, którym, o których e, powiedziałaś. Więc jakby jak sobie rysujemy to drzewo, okazuje mhm. się, że tutaj mamy tak wielopoziomowo i tak jednocześnie potrzebujemy działać e, z różnych stron, że jest to e, raz, że wydaje mi się skomplikowane, może to się wydawać um, trochę przytłaczające dla mhm. ludzi, którzy próbują um, ratować swoją skórę albo doprowadzić ją do takiego stanu, żeby czuć się w swojej skórze dobrze. Um, I też mam wrażenie, że trudno nam jest przez to wskazać, co nam pomogło. Wielokrotnie tak jest, że mhm. ja na przykład mam tak, że potrafię się uczepić jakiejś jednej rzeczy i potem mówię, słuchaj, to mi pomogło. A potem mhm. zdaję sobie sprawę, hm, ale na przestrzeni lat zmieniłam tak wiele rzeczy, że... Czy możemy powiedzieć, to jest to jedno rozwiązanie, które wyleczyło naszą skórę? Więc zastanawiam się, dla osoby, która rzeczywiście, nie wiem, słucha nas, czy szuka odpowiedzi, w jaki sposób ugryźć ten temat. Mhm żeby nie... Znaczy właśnie, czy próbować pojedynczo testować rzeczy i wprowadzać nowe i patrzeć, czy jest jakaś zmiana, czy warto mhm. na każdej płaszczyźnie zareagować od razu i po prostu wszystkie ręce na pokład? Mhm. No właśnie, tak jak mówisz, to może być trochę przytłaczające, yy, bo na przykład jest tak, jak ktoś dostaje listę badań i mówi, o Boże, no ile ja teraz tego mam zbadać, no matko kochana, no nie chce mi się. I wiele osób odpuszcza, bo faktycznie jest przytłoczone przez mhm. nadmiar po prostu listy życzeń, jaką należałoby tutaj tak. spełnić. Ale moim zdaniem tak, yy, przede wszystkim dobry wywiad, dlatego że my podczas wywiadu jest Jesteśmy w stanie dowiedzieć się bardzo wiele na temat tego, z czego mogą wynikać te problemy skórne. I na przykład, prosty przykład, przychodzi pani na konsultację i jest to osoba w wieku dorosłym, czyli nie nastolatka. No i ten okres dojrzewania ma już dawno za sobą, czyli możemy mniemać, że już u niej gospodarka hormonalna powinna być okej. Okay. Ale witamy w XXI wieku, gdzie Dokładnie. nie wiem, ile gospodarek hormonalnych kobiet jest okej. Okay. Myślę, że bardzo niewiele. I tak jak mówisz, no jednak stres, tempo życia, y, nawet jakieś takie związki endokrynnie czynne, które gdzieś tam tak. endo egzogennie, czyli z zewnątrz do naszego organizmu docierają, no tego jest mnóstwo. E, typu jakieś odświeżacze powietrza, szampony, kosmetyki, tak? też jakby. Właśnie to, tutaj, jakieś... tutaj to też jest taki temat, o który też dobrze, że zahaczamy, tak? dlatego, że na przykład wiele osób mówi tak, o nie, antyperspiranty, równa się nowotwór piersi, bo tam są związki tak. glinu i tak dalej. Parabeny to zło. I właśnie no nie do końca tak jest, bo na przykład te kosmetyki, które trafiają na rynek Unii Europejskiej, one są turbo dobrze przebadane. I akurat Unia Europejska i ta komisja tak. jest na tyle, no nie chcę powiedzieć może upierdliwa, ale czujna, jak ważka, że naprawdę oni dbają o to, żeby regularnie badać, i stąd też ogrom zmian w tej dyrektywie, które po prostu mają trzymać rękę na pulsie, żeby konsument był po prostu zdrowy i bezpieczny. Więc ja uznaję, że jeżeli coś zostało wypuszczone na rynek i zostało dopuszczone do obrotu, to jest na tyle dobrze przebadane, że konsument może że czuć się bezpieczny. I na przykład gdyby się okazało w trakcie, że dany kosmetyk na przykład miał coś, co nagle Unia stwierdziła, że o, o jednak to jest niebezpieczne dla zdrowia, wycofujemy, to wtedy dany producent też musi wycofać mhm. takie produkty. Więc jako konsument czułabym się akurat bezpiecznie. Ale super, że o tym mówisz. Ja ci przerwę, dlatego że mam wrażenie, że w świecie gdzieś tam zdrowia i wellnessu, mhm. który ja śledzę, bardzo dużo nowinek, bardzo dużo programów mhm. jest produkowanych w Stanach. Mhm. I Stany to jest zupełnie Inny świat, jeśli chodzi tak. właśnie o to, co jest dopuszczone do sprzedaży, zarówno jeśli chodzi o produkty jakby kosmetyczne, chemię gospodarczą czy jedzenie. I wielokrotnie nawet słuchając rozmów amerykańskich słyszymy, że no, mhm. wystarczy pojechać do Europy i być w dowolnym miejscu jeść dowolne rzeczy, czujesz się milion razy lepiej, mhm. bo tych jakby ilość tych substancji dopuszczonych do sprzedaży to jest jakiś ułamek tego, co jest w Stanach. Mhm. I dlatego mam wrażenie, że cały świat przybiera taką narrację, że uważajcie na wszystko, co jest mhm. jakąś chemią, bo to nas zatruje. Jasne. A my właśnie w Europie jesteśmy jednak uprzywilejowani i nie jest to aż tak straszne. I też znowu, lęk przed tym, że wejdziemy do pomieszczenia, gdzie na pewno będzie jakiś odświeżacz, czy będzie jakiś szampon mhm. i mydło toksyczne, też napędza nasz stres i myślę, że to nam czasem robi gorzej, tak. niż same te produkty, co ta właśnie paranoja, że na pewno nam coś zaszkodzi. Także to tak myślę, że warto, warto uspokoić, więc też fajnie, że o tym powiedziałaś. Jasne. I tak jest faktycznie, bo my też czasami płyniemy na takiej fali mitów i na przykład oprost te prosty przykład parabeny, że o kurcze, no to i na pewno są rakotwórcze. No takie były badania, i w ogóle później, jakby wyłuszczono to, że te badania prowadzone przez panią dr Darby, one były obarczone ogromną ilością błędów. W ogóle grupa badawcza też pozostawiała wiele do życzenia, i okazuje się, że to są jedne z bezpieczniejszych konserwantów, ale dużo producentów ich unika, dlatego że mają złą famę. Tylko i wyłącznie. Więc jakby znam to z autopsji. Tak. Więc to nie są też, mówię, złe składniki, a nawet powstały książki, że życie bez parabenów i tak dalej, gdzie my potrafimy sobie takie parabeny. Wciągnąć jedząc na przykład borówki, bo one też tam naturalnie występują. Więc taka świadomość konsumencka mhm. jednak jest bardzo ważna, żeby też czerpać z takich e, rzetelnych źródeł. No i myślę, że to jest tutaj e, ten klucz, żeby faktycznie dowiadywać się o tym, jak jest naprawdę. A co do Stanów, no to jest dla mnie hit, bo moim zdaniem oni powinni się naprawdę bardzo mocno skupić na żywności, jaką spożywają, bo tak bardzo przetworzona żywność nie pozostanie bez echa, jeżeli chodzi o zdrowie organizmu, w tym skóry. Więc ja bym się u nich jednak na tym najbardziej skupiła. Tak, ale mówiłaś o tym, że podstawą, żeby się jakoś odnaleźć w tym, czyli tyle chaosie, co tej wielowątkowości tematu skóry, jest dobry wywiad. wywiad. Więc jeszcze robiąc pół kroku do tyłu do kogo warto się zgłosić, bo jeżeli myślimy sobie, okej, okay, to nam się przyda dietetyk, ale nam się też przyda lekarz, a może się przyda nam dermatolog, a może kosmetolog, mm -hmm. wiesz, a może trzeba iść do gastrologa, a, wiesz, albo do lekarza medycyny chińskiej, to ja bym pewnie poszła, mm -hmm. ale jakby do kogo się zgłosić, kto nam zrobi wywiad? Ty nam możesz zrobić wywiad. Mogę ja zrobić, pewnie. Ja myślę, że najważniejsze, żeby do osoby, która ten wywiad robi po prostu kompetentnie tak. i na full. Osoba, która zapyta o jelita, która zapyta o wszelkie objawy związane z gospodarką węglowodanową, wiadomo, może na przykład, czy dietetyk, czy kosmetolog, to nie jest lekarz, więc jakby taka osoba nie może leczyć, ale sądząc po tym, co słyszy i wyłapując jakieś tam niuanse i objawy, odsyła dalej. Bo najgorzej jest zostawić taką osobę bez niczego, no bo skąd taki klient ma wiedzieć, co dalej ze sobą ma zrobić? Więc na przykład, jeżeli do mnie przychodzi dana osoba i na przykład mi mówi, że faktycznie, już tak powiem wprost obrazowo, jak to no. wygląda, że ma dolegliwość ze strony układu pokarmowego. I ja wie, no dobrze, a jakie? No i dana osoba mówi, że wzdęcia, bulgotania, przelewania, jakieś Totalnie zaburzone rytmy wypróżnień, no to to może wskazywać, że coś się dzieje z jelitami. I ja od razu taką osobę odsyłam do gastroenterologa, który pokieruje co dalej. I też nie zostawiłabym takiej osoby bez niczego na zasadzie. A przepraszam, to już nie moja działka, także ja tutaj tylko pielęgnacja. Bo na przykład wiele osób teraz, ktoś mówi, że jest moda na SIBO. No właśnie nie do końca jest moda na SIBO, tylko wreszcie mamy to zdiagnozowane. Czyli przerost mikrobioty w jelicie cienkim. I to ma ogromny wpływ ze skórą, ze stanem skóry, dlatego że jednak ta oś to mózg skóra istnieje i. To, że faktycznie mikrobiota jelit ma wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu i naszej skóry, to już jest jakby. Potwierdzone badaniami. I jeżeli dana osoba ma na przykład to SIBO, no to może mieć niedobory. To jest zwiększone ryzyko niedoborów na przykład witaminy D3, B12, żelaza, ferytyny. I już mając taką podstawę wiemy, że to może mieć wpływ na skórę, bo tak, co się dzieje, jak mamy niskie żelazo czy, czy magazyn żelaza, czyli ferytyny? Lecą nam włosy, dużo trudniej nam się goją zmiany skórne, mamy dużo trudniej schodzące ze skóry przebarwienia, te takie pozapalne typu PIE, więc to ma wpływ później znowu witamina D3. Są badania, które pokazują na przykład, że u osób z trądzikiem im niższy poziom witaminy D3, tym bardziej zaostrzona postać tych zmian skórnych. Więc znowu mamy powiązanie znowu kolejna pętelka że im niższy poziom witaminy D3, tym gorsza praca tarczycy i gospodarki węglowodanowej, co znowu nam wpływa na skórę. Więc faktycznie ten dobry wywiad, który ciągnie za mnóstwo sznurków, jest moim zdaniem kluczowy i też taka umiejętność współpracy z innymi specjalistami na zasadzie mhm jest trądzik o bardzo dużym nasileniu ja wiem że pielęgnacja tutaj nie pomoże więc ja układam pielęgnację ale odsyłam do dermatologa słyszę że ktoś ma problem z układem pokarmowym odsyłam do gastrologa i chyba takim najtrudniejszym odesłaniem pacjenta klienta do kogoś dalej jest tutaj kwestia chyba takiego, taki aspekt psychologiczny bo najtrudniej się mówi że wydaje mi się że dobrze by było żeby pani pan skorzystała z porady psychologa no bo dużo osób sobie myśli a co cię tutaj to obchodzi tak ale jak widzisz na przykład, że ktoś jest turbo zestresowany, ma stresujący tryb życia i mówi, że fatalnie śpi, hmm. e, przerywa mu się co chwileczkę ten sen, ma zaburzony rytm dobowy, do chodzi bardzo późno spać, przez to nie może spać, no to już mamy pierwszy aspekt do problemów skórnych. Więc w takiej sytuacji taki dobry terapeuta, który na przykład, ja nie powiem, że pani potrzebuje psychologa, no bo nikt nie chce tego słyszeć, ale. Pani potrzebuje zaopiekować się swoim stresem. Czy tak. potrafi pani zrobić to sama? Bo jeżeli nie, warto skorzystać z kogoś, kto po prostu się tym na co dzień zajmuje. I naprawdę uważam, że czy kosmetolog, czy dermatolog w większości przypadków powinien mieć w swoim zanadrzu jednak kogoś, kto też ten aspekt psychę nam zaopiekuje. Myślę, że to jest mega istotne, że o tym mówisz i o tym się w ogóle, mam wrażenie, mówi za rzadko we wszelkich dziedzinach, bo jednak ten słyszany przez nas wielokrotnie już stres jest źródłem tak wielu dolegliwości w współczesnych, hmm. współczesnych czasach, że, że za, zaopiekowanie się tym już mogłoby skutkować poprawą stanu zdrowia na, hmm. na przeróżnych płaszczyznach. Ale zatrzymując się przy tym, przy tym naszym wspaniałym trądziku, czy, zastanawiam się, czy w ogóle istnieje coś takiego jak definicja trądziku, hmm. bo jeżeli łączymy Zmiany skórne, pryszcza, nazwijmy to, mm -hmm. z różnymi możliwymi y, przyczynami, czy środowiskowymi, czy właśnie związanymi z jedzeniem, czy y, wspomnianymi substancjami endokrynnie czynnymi, czy tym, y, w jakiej kondycji są nasze jelita, cokolwiek, no mamy tutaj całą listę, mm -hmm. to czy po prostu zmiany skórne, nazywane pryszczami, doskonałościami, są objawem tego, czy one mhm. są... Jakby, kiedy one zaczynają być trądzikiem? To mhm. mnie zawsze zastanawiało. Czy da się trądzik po prostu wsadzić w jakąś jedną ramę definicyjną? Jasne. No właśnie z definicji takiej typowo książkowej trądzik jest to choroba podłożu zapalnym yy, i właśnie w niej można zaobserwować różne zmiany skórne. I dla mnie no, to jest trochę takie dziwne, patrząc sobie tak z boku na tę yy, systematykę książkową, że trądzikiem według książek jest już nazywany nawet za skórnik otwarty lub zamknięty, bo jest to forma trądziku o charakterze niezapalnym. Okej. Okay. No... Znajdźmy kogoś kto nie ma ani jednego zaskórnika więc mi się wydaje że ja bym raczej tak wyłuszczyła tę definicję na zasadzie że jest to osoba która ma po prostu większą ilość tego typu zmian skórnych ale to już też jest traktowane jako na przykład trądzik zaskórnikowy mhm. i później mamy formę zapalną trądziku gdzie faktycznie mamy już te takie zmiany skórne o charakterze zapalnym czyli grudki krostki a w tych cięższych postaciach na przykład cysty i to są już takie bardziej zaawansowane postaci trądziku więc można gdzieś tam się przytrzymać tej takiej definicji książkowej. Są jeszcze różne um, odmiany tego trądziku, na przykład trądzik odwrócony, który występuje na przykład y, pod pachami czy w pachwinach, jest bardzo trudny do leczenia, jest duże bliznowacenie z nim związane. Chociaż najbardziej by się przyczepiła do czegoś, czego nie ma absolutnie w takiej książkowej literaturze, w takich podręcznikach y, właśnie dotyczących zdrowia skóry, a jest powszechnie używane i pewnie się ze mną zgodzisz, mhm. trądzik kosmetyczny i trądzik grzybiczy. No uwielbiam po prostu. Okej, okay, ale to, 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 czym one są? Co to znaczy trądzik? Kosmetyczny? No właśnie, ich de facto nie ma. Okay. E, a to, co dana osoba obserwuje na skórze, to jest po prostu stan zapalny w mieszkach włosowych na skutek jakiejś istniejącej przyczyny. I trądzik kosmetyczny to no. jakby nie jest choroba skóry, właśnie o podłożu zapalnym, a po prostu reakcja skóry na dany produkt kosmetyczny. Okay. Okay. Więc tak to wygląda. A ten grzybiczy to też nie jest de facto trądzik, tylko po prostu przerost grzybka tak się ładnie nazywa malasezia w naszych mieszkach włosowych. Więc wtedy też faktycznie leczenie jest potrzebne, ale zupełnie inne niż na przykład przy klasycznym trądziku. No to nam zrobiłaś teraz dodatkową zagwostkę, ale zainspirowało <grym> mnie to do jednej anegdoty. Właśnie wtedy, kiedy miałam te 13 pryszcze na twarzy, mieszkałam wtedy na studiach w Szkocji. Em, sytuacja wyglądała tak, ja dopiero zdałam sobie z tego sprawę, po latach, że to mogło być bardzo związane z poziomem stanu zapalnego na mojej <grym> twarzy, że w mieszkaniu, w którym mieszkałam, był grzyb. Mm -hmm. I była bardzo duża wilgotność, wilgoć. Mm -hmm. I potem, kiedy zbierałam wiedzę no, na przestrzeni lat, po prostu wiele się edukowałam w zakresie tego, co może powodować y, zmiany skórne. Często pojawiało się właśnie to hasło, że jest y, grzyb w mieszkaniu, czy tam pleśń, nie wiem do końca, jak, sumie, jak to się nazywa y, u nas, bo, bo, to, bo ten komunikat, y, który ja wielokrotnie słyszałam, to był jakby mold poisoning i że to się najczęściej właśnie mm -hmm. manifestuje y, na twarzy. I mam takie poczucie, że to środowisko, w którym żyłam, też zaogniało te zmiany skórne, mm -hmm. które się pojawiały, no więc <laughs> dochodzi nam po prostu, wiesz, y, kolejna, kolejna tutaj warstwa. Ale jak słucham tej definicji, o której powiedziałaś, to wychodzi na to, że. Trądzik jest trochę definiowany po prostu przez objawy, no bo teoretycznie, mm -hmm. czy znaczy praktycznie stan zapalny jest wszędzie, gdzie jest jakaś choroba. No, znaczy choroba jest, czy, czy jakiś mm -hmm. objaw mm -hmm. wynika z tego, że gdzieś jest jakiś stan zapalny, który może być tysiącami różnych rzeczy. Czyli trądzik de facto nie łączymy z tym, że o, trądzik to jest coś, z czym się rodzimy, albo trądzik to jest coś, co mamy w nastoletniości, albo trądzik to jest coś, co wynika z problemów właśnie jelitowych, tylko to jest jakiś też zespół, Objawów na skórze. Mm -hmm. y I przyczyną może być tysiąc różnych rzeczy. Dokładnie, tak, dokładnie tak. Faktycznie. To jest typowo choroba skóry, więc po prostu my jakby szczytujemy to po objawach skórnych i po prostu widzimy, że są jakieś takie zmiany skórne, które są charakterystyczne i wtedy faktycznie jest dana osoba wrzucana do worka osób z trądzikiem. I faktycznie tak jak mówisz, i też super y to, o co zahaczałeś o stan zapalny. Bo dużo osób na przykład żyje w przekonaniu, że trądzik jest to choroba bakteryjna. Więc mm -hmm. jak mamy bakterie, to co robimy? Wybijemy antybiotykiem. Dokładnie. Wtedy nasze jelita Dokładnie. będą zachwycone. Zdecydowanie tak. I właśnie dużo osób też była taka stara szkoła, chociaż niektórzy jeszcze nadal ją stosują. Mimo tego, że są naprawdę już. Powszechnie znane rekomendacje, że antybiotyk stosowany w monoterapii, czyli jedna wybrana substancja mm -hmm. aktywna, niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, bo zwiększa ryzyko powstawania tych lekoopornych szczepów bakterii. I co na przykład, jak ktoś później złapie gronkowca lub jakąś inną, cięższą bakterię, no tak, i dermatozę z nią związaną, to wtedy jest już troszeczkę trudniej to wyleczyć. I faktycznie jest tak, że wiele osób na przykład mówi, że ja brałam, brałem antybiotyk na przykład doustnie na trądzik, ale podstawieniu po wszystko wróciło. I dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że faktycznie to nie jest tak, że to jest choroba bakteryjna. I ja zawsze mówię, ale zobacz, dlaczego pojawiają ci się zmiany skórne? Dlaczego tak jest? I takie trzy cegły pojawianie się takiej zapalnej zmiany skórnej, to wyobraźmy sobie teraz mieszek włosowy, jako taką torebeczkę. I do tej torebeczki uchodzi gruczoł łojowy. I ta torebeczka jest wypełniona tymi samymi komórkami warstwy rogowej na skórka, co nasza powierzchnia skóry, którą my sobie po prostu dotykamy. I teraz jaki jest problem? A nadprodukcja sebum. Czyli ten gruczołowy produkuje sebum i ono wypełnia nam ten mieszek włosowy. I dwa, nadmierna keratynizacja ujść tych mieszków włosowych. Czyli mówiąc tak po ludzku, czopują nam się mieszki włosowe. Czyli te komórki nieprawidłowo się złuszczają i blokują nam ujście mieszka włosowego. I teraz co się robi? Tego sebum jest dużo. Produkuje, produkuje. Wypełnia coraz bardziej mieszek włosowy. I robi nam się taki basenik, wypełniony mhm. sebum, gdzie nie jest bardzo mało tlenu. I są to warunki beztlenowe. I w tym momencie nasza mikrobiota ta beztlenowa, między innymi Cutibacterium acnes, czyli ta bakteria, która jest głównodowodzącym w trądziku mówi: "Słuchajcie, no fantastycznie, mamy rewelacyjne warunki. Idziemy się tam nadmiernie namnażać". Więc ja mówię: "To teraz zobacz. czy To jest do końca wina tej bakterii, że ty ją w ogóle masz" bo każdy z nas ją ma nawet osoba która nigdy trądziku na oczy nie widziała u siebie e, czy wina tego że twoja skóra stwarza jej odpowiednie warunki więc czy jeżeli wytłuczesz wszel wszelkie bakterie świata to nadal jakby będzie twój problem, tak, tutaj związany z trądzikiem, bo nadal będzie nadprodukcja sebum i nadal będzie problem z tą keratynizacją. Więc zrób wszystko, żeby twoja skóra nie stwarzała idealnych warunków, to wtedy te bakterie nie będą się nadmiernie namnażać, bo będzie im tam po prostu mniej wygodnie. I na, na taka stara szkoła, właśnie typu, antybiotyk bakterie wybijamy, trądzik, to choroba bakteryjna, jest trochę szkodliwa, dlatego że antybiotyk nie ma tak, że działa idealnie w tę bakterię, a w tę już zupełnie nie, bo to jest najczęściej szersze spektrum działania. Mm. I właśnie często te osoby mają później dysbiozę jelit, czyli właśnie nierównowagę mikrobioty, która znowu idąc tym kołem, Przysparza nam problemów ze skórą bardzo często. Więc tutaj faktycznie trzeba zrozumieć, że jest to, jest to choroba zapalna i czynnik bakteryjny też jest ogromnie ważny, ale nie skupiać się na wyeliminowaniu tych patogenów, bo de facto tylko pojedyncze filotypy tej bakterii są nam szkodliwe. Generalnie tak utisz Bakterium Aknes, żyje sobie jako element mikrobioty na powierzchni skóry. Więc nie należy w nią celować na zasadzie uciekaj mi stąd, bo tutaj mi powodujesz trądzik, tylko działać głównie przeciwzapalnie. I właśnie. Kiedyś miałam rozmowę z akompanią dermatologią, ona mówi, ale wiesz, te antybiotyki też są przepisywane dlatego, że one też działają przeciwzapalnie, ale faktycznie działają też przeciwdrobnoustrojowo i nie są wcale tak super selektywne, że te bakterie out, a te zostają, więc faktycznie lepiej zacząć od działania przeciwzapalnego i jeżeli już ktoś na przykład się decyduje na farmakoterapię, to iść w takie leki, które działają po prostu na tę jednostkę włosowo-łojową, czyli nie stricte na bakterie, tylko właśnie na to, co stwarza im dobre warunki do bytowania. Ja powiem ci, jestem fanką znajdowania sobie swojego eksperta, czy osoby właśnie prowadzącej, bo myślę, że w dzisiejszych czasach ogólnie, myślę, mamy jakiś tam kryzys autorytetów i ciężko jest mm -hmm. y znaleźć sobie osoby, w którym rzeczywiście ufamy, ale jeżeli to się uda, to myślę, że to jest cudowne, bo właśnie tak jak powiedziałaś, toś mm. nas może pokierować też do innych specjalistów, jakoś tak bardziej kompleksowo podejść do naszego stanu zdrowia, y no ale wydaje mi się, że też... Czasami zajmuje nam trochę czasu, żeby się zebrać z tego, mm, I, i nadal istnieje bardzo dużo nawyków czy wszelkiego rodzaju jakichś praktyk związanych z naszym stylem życia, mm. które my możemy zmienić już teraz. W sensie, jakby myślę, że to nie znaczy, że to będzie lepsze niż pójście do specjalisty, no bo myślę, że to zawsze dobrze się z kimś skonsultować, robić regularne badania. To jest ważne, nawet niezależnie od stanu naszej skóry, mm. Mm, ale. Mamy dermatologa, mamy kosmetologa, ale mamy też właśnie codzienne wybory, czy z takich okay. rzeczy Hmm, czy mogłabyś w ogóle, jakby podsunąć nam jakieś mm. takie codzienne praktyki, które będą działały przeciwzapalnie i będą mogły wspierać to, żeby ta nasza skóra y, się, nie wiem, leczyła, czy, czy, czy dochodziła do siebie? Coś, co może być nawet właśnie lepszym pierwszym krokiem, żeby mm -hmm. zobaczyć, czy ta baza jest, mm -hmm, e, ok, i potem ewentualnie właśnie y, szukać głębiej. No powiedziałaś mm -hmm. o, o, o jelitach, jeszcze nie dojdę, nie dam ci dość do, do głosu, bo dodam od siebie, że u mnie właśnie ten element związany z mikrobiotą był kluczowy, bo właśnie hmm. wtedy, kiedy już czułam, że mam ustawione wszystkie praktyki, to zdałam sobie sprawę, że możliwe, że jeszcze ominęłam ten bardzo ważny element hmm. i pomimo, że nie brałam prawie żadnych antybiotyków w ogóle w swoim całym życiu i też nie leczyłam e, trądziku antybiotykami, to na przykład ja bardzo dużo podróżuję i hmm. zdałam sobie sprawę, że na przykład ostatnio, e, już trzy lata temu ponad, robiłam sobie taką kurację właśnie probiotyczną wynikającą z tego, że zdiagnozowałam u siebie dysbiozę w jelitach i ostatnio po jakimś czasie znowu mi wróciły zmiany skórne mhm. i byłam na początku przerażona, że to się wydarzyło, że na pewno po prostu mam jakieś duże problemy hormonalne i zaczęłam trochę panikować, po czym znowu zbadałam swoje jelita, bo jakby mhm. też są badania mikrobiomu, to jest super. I okazało się, że jest tam dysbioza. Byłam na wyjeździe dalekim, gdzie całkowicie zmieniłam się zmieniło się środowisko w jelitach mhm, i Super jest to, że tak naprawdę po kilku tygodniach już czasem widać niesamowite efekty, kiedy mhm. my sobie to, tej jelita zasiedlimy odpowiednimi bakteriami. Więc to tak ode mhm. mnie z doświadczenia, Super. ale też zakładam, że no, zbadanie mikrobiomu też może być jakimś kolejnym etapem, no bo najpierw mamy te fundamenty, więc mhm. no, o co możemy zadbać, jakby już. Od jutra. Od jutra. Od dzisiaj nawet. Od dzisiaj, o właśnie. Super, że o tym mówisz, bo pójście do specjalisty to jest jedno, ale jeżeli te fundamenty, o których mówimy, leżą, to w ogóle taka wizyta nie ma sensu. Więc paradoksalnie właśnie często klienci na tym łapią, że idą na przykład, powiedzmy, do kosmetologa i mówią, proszę mi użyć taką rutynę pielęgnacyjną, żeby mój trądzik już nigdy nie wrócił. No i okej, okay, tylko jakby te kosmetyki, nawet najwspanialszej jakości, to jest nadal ta wisienka na tym torcie. Tak. A jeszcze biszkopcik, a jeszcze kremik i tak dalej. Więc my musimy się zaopiekować sobą na co dzień, bo te codzienne nawyki są właśnie turbo i to one budują nam piękną i zdrową skórę. No i teraz, jakby się rozpędzę, to mnie hamuj, bo to jest, wiesz, ja potrafię tak Pęć. długo. <laughs> Więc tak, najpierw, no, przede wszystkim dieta. No i teraz co z tą dietą? E, najlepiej, żeby to była dieta jak najmniej przetworzona. Wiadomo, w jakich czasach żyjemy, wiadomo, że trudno nam o dobrą jakość jedzenia, ale naprawdę w miarę naszych możliwości, żebyśmy to zaopiekowali. E, Im krótszy składanego produktu, pomidory z po prostu pomidorem, tak. tym lepiej. E, I teraz tak, generalnie u osób z trądzikiem bardzo ładnie się sprawdza dieta u większej ilości m, przypadków. M, dieta faktycznie o niższym indeksie glikemicznym, bo jednak dużo osób ma te problemy z gospodarką węglowodanową. No i teraz dlaczego tak na to naciskam? E, powiedzmy, że mamy kogoś tutaj z insulinoopornością, tak? I wiemy, że no ta insulina jest powyżej 10, nie do końca to dobrze wygląda, albo na przykład na jest super, e, a w teście obciążenia glukozą, dzisiaj pije ten pyszny roztworek glukozy. Nigdy tego nie zrobiłam, chcę w się sensie przyznać, bo to ach. wypada robić jednak profilaktycznie, ale sama myślę, sprawia, że mdleje. E, no tak, faktycznie to, no, to nie jest rady, tak. A jeżeli jest to nam zalecane przez lekarza, trzeba to zrobić. To trzeba zrobić. Dokładnie tak, dokładnie tak. Grunt, że lekarze nie każą za często, bo to obciąża tak. szóstkę, więc ho, chociaż tyle. Więc Faktycznie, powiedzmy, że mamy taką osobę, i na przykład taka osoba, jedząc sobie produkty o wysokim indeksie i ładunku glikemicznym, ona z automatu zaobserwuje u siebie nadprodukcję sebum, dlatego że na naszych gruczołach łojowych mamy właśnie receptory na insulinę. I im większe skoki tej insuliny, im mniej wyższa wartość, tym większa produkcja sebum, na no, tego nie chcemy, bo już mamy pierwszą cegiełkę do powstawania zmian skórnych. Więc dieta o niskim ładunku glikemicznym, o ile oczywiście nie ma przeciwwskazań medycznych, tak, tak? jeżeli ktoś jest zdrowy, sobie można to pozwolić. E, bogata warzywa, w antyoksydanty. I teraz chciałabym się przy tym zatrzymać, bo nadal my właśnie nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo antyoksydanty nam wpływają na stan skóry. No i pewnie większość z nas mówi o antyoksydanty, wolne rodniki, no coś mi dziś tam dzwoni w kontekście pewnie anti-aging. No właśnie chorób zapalnych też. Dlatego, że były takie fajne badania, gdzie robiono biopsję skóry. Zdrowy fragment skóry i kilka centymetrów dalej ten objęty stanem zapalnym. I okazało się, że tam, gdzie był stan zapalny, było dużo więcej wolnych rodników, mm. niż na przykład kawałek dalej, gdzie była skóra e, zdrowa. No i co to znaczy? Że faktycznie, jeżeli jest to choroba o podłożu zapalnym, a nadmiar wolnych rodników nasila nam ten stan zapalny w skórze, to my musimy mieć antyokstanty zarówno w diecie, jak i w pielęgnacji, żeby obniżać ten stan zapalny. A też się o tym mało mówi w kontekście trądziku nadal. Tak. Więc to jest numer jeden, dieta bogata w antyokstanty i jak najmniej przetworzona. Dobre nawadnianie skóry. Ja naprawdę też czasami zapominam, przyznam się bez bicia, ale te 2-2,5 litra dziennie naprawdę wody, powinniśmy to wypijać, żeby ta skóra była nawodniona, bo im bardziej sucha skóra, tym bardziej na sobie próbuje zrekompensować te braki w nawilżeniu i natłuszczeniu i na przykład osoby, które mają skórę przesuszoną, ale taką, że aż czują dyskomfort... Mówią, kurczę, dlaczego moja skóra się tak bardzo przetuszcza? Bo być może próbuje sobie zregenerować jednak tę barierę naskórkową, więc też musimy pić dużo wody, żeby nie doprowadzać do przesuszenia. Tak, a to jest taka mhm. stara szkoła, mam wrażenie, trądzikowa, żeby tak doczyścić, Ta. dosuszyć. I, I przez to paradoksalnie nasza skóra daje nam reaguje odwrotnie, niż byśmy sobie tego życzyli. Tak, i pewnie pamiętasz, za młodu takie toniki kiedyś były, które pachniały jak dobry drink. Mhm. I, Albo tak. patent na pastę do zębów na trądzik. To też tak, były takie też super patenty. <gamy> tak, tak, więc etanol, sam czysty najlepiej, albo czysty spirytus salicylowy, pasta do zębów, tak, no były takie techniki, tarcie tym wacikiem. Kiedyś też słyszałam o czosnku. Ale nie robimy tego, bo to naprawdę mm -hmm. można zrobić, oj, srogie przebarwienia, więc nie, to nie jest dobry pomysł. Ale tak jak mówisz, faktycznie ta delikatna pielęgnacja wchodzi w taki mocny trend, więc zaraz sobie do niej przejdziemy. Ale jeszcze a propos tej diety i tego nawadniania organizmu i antoksydacji, na co naprawdę kładę turbo nacisk, wsparcie mikrobioty jelit. Jaką my mamy dietę ubogą w błonnik? Masakra. Naprawdę, jemy bardzo mało błonnika, co też się przekłada nam na nasilenie tej dysbiozy jelitowej, więc naprawdę produkty bogate w błonnik. Nie obierajmy, nie wiem, tego, co. To nie musimy obierać, Czyli na przykład jabłuszka, no to ze skórką, no bo jednak tamten błonnik jest, marchewka i tak dalej, więc dużo warzyw, naprawdę, które powinny być w naszej diecie na co dzień. To jest naprawdę klucz do sukcesu. Ehm, kolejna kwestia wyrównanie niedoborów. Bardzo dużo osób ma jakieś takie podstawowe niedobory. Kiedyś słyszałam, że prawie 90% Polaków ma niedobór witaminy D3. No uh -huh. Sporo jednak, nie? Tak? To jest trochę dużo. Więc też badanie takie raz do roku, przynajmniej tych podstawowych chociaż niedoborów, czyli D3, B12, żelazo, ferytyna, um, wiadomo, morfologia, um, co jeszcze. Można sobie zrobić badanie moczu i kału rutynowe raz do roku, żeby zobaczyć, czy też jest, czy też jest wszystko ok. No i ta glukoza, insulina, chociaż to też jest taki haczyk, bo na przykład przychodzi do nas osoba. Na konsultacji i patrzymy, i na przykład glukoza perfekcyjnie, insulina perfekcyjnie. No a na przykład pani mówi, że ona ma takie objawy po zjedzeniu czegoś słodkiego, na przykład kawał ciacha, że ona się czuje senna, zmęczona. nagle tak. ma taki, ja się mówię, że to jest taki zjazd do bazy. Tak. Po godzinie półtorej do dwóch po zjedzeniu czegoś bogatego w cukry proste. I co z tego, że ma ładną glukozę i insulinę na czczo? Jak może mieć zepsuty metabolizm, właśnie, tak. glukozy. Tak, tak jak moja babcia na przykład, że zasypia po deserze ma badania spoko wszystkie. A więc... glukoza, a właśnie ten test, właśnie obciążenie było robione, glukozy? Ten, ten... I on powinien, i on powinien tam wykazać. Może, tam okay. może coś wyjść. Tam, znaczy czasami niektóre te osoby mają tak, że na przykład jest za dużo kalorii naraz i ten organizm hmm. po prostu skupia się na trawieniu, więc nas trochę odcina, ale generalnie często tak jest, że właśnie jeżeli mamy insulinooporność, która na czczo w wynikach nie wychodzi, to jeżeli lekarz nie widzi przeciwwskazań, to może też dać skierowanie właśnie na wykonanie tej krzywej obciążenia glukozą, bo wtedy wychodzą kwiatki, że na czczo jest ok, no ale my nie jesteśmy codziennie na czczo, my meta Metabolizujemy cały dzień, i ten metabolizm jest ważny. I właśnie tutaj też mogą wyjść problemy z gospodarką węglowodanową. I do tego jeszcze dołożyłabym sen. Dlatego, że ja, no nie wiem, zdarzać się skrolować po 22. Nie. Ja jestem, naprawdę? mam świetną higienę telefonu. Wow. Ja zostawiam telefon i jak kocham spać, uważam, że. Brawo. Znaczy po prostu, ja nie chciałabym spędzać ze sobą czasu, kiedy nie jestem wyspana. Mm -hmm. I do tego stopnia mam już to wyrobione, że wystarczy, że raz położę się spać trochę za późno, no bo mm -hmm. wiadomo, życie. Ja to czuję naprawdę przez cały dzień i kolejny raz mm -hmm. muszę to odespać. nawet jeżeli to są jakieś dwie godziny różnicy, mm -hmm. bo mój organizm już jest tak przyzwyczajony, że dobra, jest regeneracja albo jest dramat. Mm -hmm. więc e, jakoś też nie wiem, może jestem szczególnie na to wrażliwa i bardzo, bardzo dbałam właśnie o brak ekranu po przebudzeniu i przed pójściem spać. I mi się wydaje, że to miało ogromny wpływ i na jakość mojego snu, na to, jak szybko w ogóle zasypiam, jak, mhm. jak się regeneruję i na poziom stresu. Myślę, że wiesz, to co my sobie robimy budząc się rano i biorąc telefon, po prostu wystrzał kortyzol jest hmm. w kosmosie. Tak. Boże, Więc serio, jak nawet czasami myślę sobie, co bym doradziła każdemu jako jedną, hmm. jedną, jedną zmianę życiową w codziennej rutynie, to byłoby odłożenie telefonu przed snem i po przebudzeniu. Bo ten y, potwór nas naprawdę stresuje i hmm. my sobie czasami nie zdajemy sprawy, jakie to ma konsekwencje na, no, też na naszym rytmie dobowym, prawda? Na wszystkich tak. naszych wewnętrznych zegarach i, i tym, jak pracuje nasz organizm. No właśnie, i super, że to powiedziałaś, bo ja no, czasami mi się zdarza, przyznam się bez bicia. Jak to było o tym szewcu jego buta? <śmiech> <śmiech> Ale czasami też unikam. mówisz że jesteś mamą. Ja uważam, tak. że jak się z mamą, ja nie jestem, to masz ogólnie taryfę ulgową, bo po prostu czasami. Trzeba jakoś przetrwać. No czasem trzeba, to prawda, więc wiesz, jak już młode pójdą spać, to masz taki, taką chwilę o, oh, Pinterest, chociaż te 10 minut, oh, więc tak, no tak oh, to, to, ja też właśnie to, to ale uzależniam bardzo mocno, nie? Ale, ale i tak go kocham. On jest wspaniały, e... e... bo jest zawsze piękny. Tak, dokładnie. Tak jak my chcemy. To prawda, więc tylko zapisz, zapisz. E, no faktycznie jest to taki sposób na takie szybkie odburzczenie się, e, no, to jest taka pułapka dopaminkowa, no bo wiadomo, że szybka dopamina, e, no i to nie jest nic dobrego. I dlaczego to tak negatywnie wpływa na nasz organizm? Dlatego, że no my mamy też receptory właśnie w oczku. No i nasze oko odbiera, receptory, odbiera źródła światła nie tylko takie, na przykład, jak światełko słoneczne, ale też to emitowane przez telewizor, przez żarówki, przez komputer, przez właśnie telefon. I jeżeli my, na przykład, mamy jako no ludzie ustawiony rytm dobowy, że generalnie jest tak, że my powinniśmy spać między 22.30 a 6.00 rano. I o 2.30. W nocy nad ranem, zwał jak zwał, jest taki pik wydzielania melatoniny i to jest taki moment, gdzie tej melatoniny wydziela się najwięcej, czyli ona sobie od tej 22 zaczyna rosnąć, 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 jest jej maksimum o drugiej 2.30 i nam później już do rana spada. Jeżeli my właśnie o tej 22, 3, 4 skrolujemy sobie tutaj ten ekranik, to nasze receptory dostają taki sygnał, wiesz co, ona nie śpi, nie produkuje jej tyle melatoniny, ona nie potrzebuje, bo tak. ona na razie nie śpi, ale jak już nas odetnie o tej powiedzmy drugiej i chcemy już sobie w spokoju zasnąć, to nie mamy tyle melatoniny, żeby ten sen był jakościowy i co się wtedy dzieje? My zaśniemy. Możemy sobie spać nawet do 10 rano, ale i tak obudzimy się tak trochę nie do końca, tak. tak jak mówisz, i to czuć. To czuć po naszym organizmie, dlatego że jak jest mało melatoniny, to niestety też nam rośnie kortyzol, bo my jesteśmy w takim trybie stand-by, czyli ten sen jest, ale on nie jest jakościowy. I znowu kortyzol wpływ na skórę. Kortyzol wpływ na gospodarkę węglowodanową, większe ryzyko insulinooporności i znowu skóra. Czyli wszystkie drogi prowadzą, kurczę, do tej naszej skóry. Ale też jak mówiłaś o niedoborach i o badaniach, to taka myśl ode mnie jest, że warto to mieć też dobrego eksperta, który nam te badania prze, po prostu przeanalizuje, mhm. bo czasami właśnie coś wypada w normie i my niejednokrotnie patrzymy sobie, a dobra, super, nic takiego, to jakieś mikrowahanie, mhm. ale nagle okazuje się, że na przykład jakiś lekarz medycyny funkcjonalnej powie ci, że dobra, ale ten parametr z tym drugim i trzecim sprawiają, że jest problem w tym obszarze, więc dobieramy suplementację zupełnie inaczej, albo mhm. nie wiem, rekomendujemy jeść w ten czy inny sposób I, i mam wrażenie, że czasami nie doceniamy tego, że jednak ta konsultacja po badaniach jest połową sukcesu, mhm. y, a nie tylko bycie w normach, bo te normy też są no, często jednak po prostu normami i mamy dolną mhm. granicę górną i ja jako osoba, która się na tym nie zna, nie umiałabym zinterpretować swoich, e, swoich wyników i myślę, że też warto, no niestety, niestety, no ale zainwestować w to, żeby ktoś nam to po prostu przeczytał. Tak, zdecydowanie tak, bo czytanie samemu wyników naprawdę prowadzi do wielu błędów. No i jednak po to taki na przykład lekarz się kształci przez wiele lat, żeby on umiał te kropki połączyć, więc warto po prostu zaufać takiemu specjaliście i po prostu się oddać w jego ręce, ale tak jak mówisz, no na przykład insulina z takim świetnym przykładem, gdzie nadal są laboratoria, gdzie ta norma na czczo jest chyba do 20 czy 20 kilku, o matko, no to jest zdecydowanie za dużo i tak samo tarczyca. Ja na przykład byłam takim yy, przypadkiem. Jeszcze młoda, nieświadoma, e, i TSH miałam chyba 5,6. No i lekarz mówi, że tak jest troszeczkę podwyższone, ale obserwujmy po prostu, mhm. może, może to jest wynik stresu. I ono spadło do 3,5. Ja wtedy miałam chyba 22 lata. Boże, jak ja się cieszyłam, że mam zdrową tarczycę, że jest idealnie, jest w normie, gdzie już teraz wiem, że u tak młodej osoby, no to 1,5 do dwóch TSH to jest maks. Okay. E, więc tak jak mówisz, normy to są tylko normy i one jednak powinny być też weryfikowane przez sprawne oko specjalisty, który powie, wiesz co, okej, okay, jest to norma laboratoryjna, ale to nie jest Twoja norma funkcjonalna. Czyli taka, przy której organizm czuje się najlepiej. I tak samo jest z witaminą D. Na przykład przychodzi dana osoba i mówi, ale super, mam witaminę D w normie całe 30. A powinnaś mieć między 50 a 70, tak optymalnie. Wiadomo, każdy organizm jest inny, ale powiedzmy takie uogólnione mhm. widełki. No i czym jest faktycznie ta norma labo do tej normy funkcjonalnej? To jest przepaść, tak. totalnie. Powiedziałeś, że będziesz pędzić. Zrobiłaś to wspaniale i uważam, że ta pigułka była cudowna, no ale jednak tym obszarem, który nam został, jest ten obszar bardziej kosmetyczny. Tak. Czyli powiedz mi, na ile to, jak dobieramy pielęgnację i zabiegi, na które się też mm -hmm. decydujemy w gabinecie u kosmetologa czy, czy u lekarza, mają wpływ na naszą skórę i co możemy zrobić właśnie od razu, żeby sobie w jakiś sposób pomóc i wesprzeć tę skórę też w tym procesie zdrowienia. Super temat i teraz znowu pilnuj mnie, żebym nie, nie pojechała tutaj za daleko. Pilnujesz, <laughs> dobrze. O właśnie. Więc kochani, no tak, podstawy. Podstawy, które bardzo mocno nam leżą. Jednak ja też, mimo że jestem z tej branży, to moje oko te. Też bardzo mocno jest cieszone przez nowe produkty kosmetyczne. Mm -hmm. No to kusi, nie dać tego, jakby wiecie, nie widzieć, ale mu musimy tutaj być konsekwentni i tak, zasada numer jeden, podstawy, które musimy zaopiekować, czyli tak, na start oczyszczanie. Ono powinno być zawsze takie samo, czyli dokładne, ale delikatne. Bez szorowania skóry, bez agresywnych składników myjących, bo tego skóra nam zupełnie nie potrzebuje. I już na etapie oczyszczania my potrafimy niszczyć barierę naskórkową, i wtedy co się dzieje? Bardziej przepuszczalna bariera naskórkowa to nie tylko nadmierna utrata wody przez naskórek do zewnątrz, ale też zwiększone przenikanie tego, czego nie chcemy przez tę barierę naskórkową. I na przykład co wtedy widzimy dana osoba zgłasza nam na przykład, że po myciu skóry zwłaszcza, czuje ściągnięcie, dyskomfort, pieczenie, zaczerwienienie i to jest znak, że kwasy, retinoidy to jeszcze nie ten moment. Mhm. Czyli typowo łagodne oczyszczanie, regeneracja, ceramidy, kwas linolowy, lekkie nieobciążające formuły, bo też skóra trądzikowa nie do końca to lubi, tak. co nie znaczy, że w ogóle pomijamy etap nawilżania, regeneracji. Musimy to uwzględnić, bo bez tego ta bariera naskórkowa nam się nie będzie regenerować, będzie bardziej przepuszczalna i na przykład będą przenikać metabolizm te mikrobioty, która bytuje na powierzchni skóry, ale tam, gdzie nie powinny, czyli do głębszych warstw skórka I co robi skóra? Halo, to nie moje, tutaj jest nieproszony gość, stan zapalny i okay. zmiany skórne. Więc nawilżenie, regeneracja, antyoksydacja codziennie w porannej pielęgnacji. Czy jest to niacinamid, czy jest to na przykład resweratrol, czy pochodne witaminy C też się nadają do skór problematycznych, bo to wcale nie jest tak, że witamina C to absolutnie nie. Pochodne, które są troszeczkę, jakby wlepie tolerowane, myślę, przez takie skóry problematyczne, śmiało też je stosujemy, byleby była ta antyoksydacja. I w wieczornej pielęgnacji też nawilżanie i regenerację. I jeżeli na przykład my stwierdzimy po kilku tygodniach takiej łagodnej pielęgnacji, że już nie ma tego ściągnięcia, mm -hmm. pieczenia, dyskomfortu, to jest idealny moment na czarne konie pielęgnacji skóry trądzikowej, czyli na przykład retinoidy. I też tutaj też, tak, To nie tak jak ja, że pędzimy z pielęgnacją, więc nie pędzicie tak jak ja, więc powolutku je sobie wprowadzamy. To ma być naprawdę powolna droga, czyli mniejsze stężenia, 2 trzy razy w tygodniu, czasami nawet dwa razy w tygodniu, żeby zobaczyć, jak reaguje skóra. I jeżeli nie ma podrażnienia, pieczenia, wysypu zmian skórnych z podrażnienia, stopniowo, malutkimi kroczkami włączamy sobie większą częstotliwość retinoidów. Potem z czasem możemy sobie dołączyć kwasy. Genialnym składnikiem, jeżeli chodzi oprócz retinoidów o skóry problematyczne, na przykład jest kwas Azelainowy. Rewelacja, on jest naprawdę multiskładnikiem. Nie dość, że działa antokstacyjnie, działa przeciwzapalnie, wyrównuje koloryt skóry. To on też troszeczkę wpływa nam na tą lokalną skórną produkcję androgenów. Troszeczkę też mm -hmm. osłabia powstawanie takiego androgenu. On nazywa się DHT, czyli dihydrotestosteron. I on jest na przykład bardzo aktywny, bardzo potętny i też bardzo mocno działa na te receptory. Bardziej niż testosteron, około 80 razy. Więc kwas azelajnowy super, retinoidy super, kwasy typu na przykład kwas migdałowy czy salicylowy też super. Ale, tak jak mówię, nie wszystko naraz. Więc, żebyśmy się nie pogubili po kolei, krok po kroku, i obserwujemy skórę, bo ona jest najlepszym wskaźnikiem, czy dobrze działamy. I przy retinoidach y, SPF? Koniecznie, dokładnie. Bo jak? Mimo wszystko, kocham słońce, ale warto pamiętać, że nawet jeżeli jest zima i wydaje nam się, że to jest nieaktualne, to, to, to trzeba to nakładać, bo nie wiem, jak to jest częste. Na przykład moja skóra trądzikowa jest też bardzo wrażliwa ze skłonnością do jakichś takich przebarwień, rumieni, mm. naczynek, więc po prostu wszelkiego rodzaju wyjście na słońce, nawet jak nie stosuję retinoidów, to kończy się tak, że jest lekkie zaczerwienienie, nawet mm. jeżeli się szybko opalam. Więc myślę, że warto o tę skórę zadbać też w ten sposób. No, Czyli mamy minimalizm, mamy małe mamy mhm. przede wszystkim Stałość, bo myślę, że to jest, tak. to jest ważne, żeby ta skóra miała tą powtarzalność w mhm. pielęgnacji. Dla mnie jest to dosyć trudne, ale uczę się tego i z wiekiem dojrzałam do tego, że jednak jak masz swój ulubiony krem, to miej ten ulubiony krem mhm. i nie stresuj tej twarzy. Tak. <laughs> ale właśnie, jeszcze, jeszcze ostatni nam został w takim razie element, czyli różnego rodzaju zabiegi. Bo też mamy wielokrotnie tak, że mamy problem ze skórą, idziemy i mówimy: Dobra, poproszę, żeby pani zrobiła oczyszczanie, mhm. i żeby pani mi teraz, jakby nie wiem, pousuwała to, co nie działa. I, I będę jak nowa. Na ile rzeczywiście te zabiegi są skuteczne z Twojego doświadczenia? Mhm. I jakby, czy, z jakich warto może korzystać? Jak często i jak to pomaga przy, przy trądziku? Jasne. Zabiegi zdecydowanie tak. Są, jest to fajne, fajna droga też, żeby poprawić stan skóry. Ale tak jak mówię, one nie mają większego sensu, jeżeli codzienna pielęgnacja leży. Okay. Bo zabieg wykonujemy raz na cztery tygodnie raz na trzy, raz na pięć zależy jaki, a jednak pielęgnacja jest codziennie. Więc moim zdaniem to pielęgnacja domowa stanowi taki kor, jeżeli chodzi o dbałość o okay. skórę właśnie trądzikową, a zabiegi to dodatek, który można sobie fajnie uzupełnić po prostu całą rutynę. I generalnie dlaczego zabiegi warto? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie na przykład mieć pielęgnacji domowej zbudowanej na mocniejszych kwasach bez ryzyku podrażnienia, jednak dość spore. Więc na przykład o tyle warto, że po prostu tam mamy zabiegi profesjonalne na bazie produktów profesjonalnych, które nie są do użytku domowego. Mowego, no bo jednak mogłoby to się skończyć. Pamiętasz taki krwawy peeling? Mm -mm. Kiedyś taka jedna z marek miała taki krwawy peeling, gdzie naprawdę mnóstwo osób miało bardzo podrażnioną skórę. i uważam, ale to, nie że... było, to, to, to była ich marketingowa promocja, czy to wyszedł jako skutek uboczny? Ja, to był taki był krwawy. Krwisny, że krwawy, bo on miał taki malinowy kolor, ale on, okay. patrząc na pH tego produktu z kwasami i stężenie kwasów, to powinno być typowo do pielęgnacji profesjonalnej, okay. a było przeznaczone do pielęgnacji domowej, więc tutaj też ta świadomość jednak konsumencka powinna być turbo, turbo duża. Więc te zabiegi tak, ale nie traktować tego jako na przykład taki jedyny złoty środek do pięknej skóry, Skóry, ale jako uzupełnienie pielęgnacji domowej, czymś, co po prostu wykracza poza nasze domowe możliwości. Czyli mamy dobrze, solidnie zbudowaną rutynę pielęgnacyjną domową i uzupełniamy ją co kilka tygodni o dobre zabiegi, na przykład kwasy złuszczające. U Osoby z skórą bardzo wrażliwą raczej idziemy na przykład w peelingi enzymatyczne. Teraz na przykład pojawiła się. No właśnie, miałam Cię o to, o to pytać, jak, tak, jak tak, peelingi, tak. maseczki i takie mm -hmm. kombinacje właśnie w domu możemy próbować, czy bardziej tak zostawić nie. to ekspertom? Możemy jak najbardziej w domu, tylko na przykład jeżeli my planujemy, że powiedzmy w środę robimy maskę, która jest na przykład na bazie enzymów czy kwasów, to już darujmy sobie na przykład tego dnia czy jakieś retinoidy czy kwasy inne, tylko po prostu po zmyciu takiej maski typowo idziemy w nawilżanie i regenerację, żeby ta skóra nie miała za dużo bodźców, bo może być taka sytuacja, że ktoś na przykład będzie miał milion składników aktywnych naraz, będzie tak jak mówisz, żonglował produktami, będzie co chwilę je zmieniał no i w końcu ta skóra będzie podrażniona, przesuszona i będzie dodatkowy wysyp zmian skórnych. No i wtedy taki klient mówi, co mi tutaj pani przepisała za krem, który wysypał mnie, tak? Tak się mówi potocznie. No Mam... i był trącik kosmetyczny. Tak, i był trącik kosmetyczny. <laughs> dokładnie. <laughs> dokładnie tak. A teraz ta skóra mówi, słuchaj, no stop, no trochę wolniej, gościu, no nie tyle wrażeń na raz, bo przebodźcowałeś mnie po prostu. Więc jeżeli my chcemy faktycznie jakieś takie elementy tej pielęgnacji profesjonalnej wrzucić, na przykład do domowej rutyny, typu na przykład jakaś taka maska bardziej pro, ok, ale pod warunkiem, że nie naładujemy innych składników aktywnych na skórę, tylko już później idziemy typowo w takie nawilżanie, regeneracji. Czyli już łagodnie, bo osoby ze skórą trądzikową mam wrażenie wpadają w taką pętlę. Kwas retinoidy, niacynamid, kwas zelajnowy, tu witamina C, dużo, dużo, dużo tych składników aktywnych i brakuje im przestrzeni na nawilżanie i na regenerację. No i ta skóra się buntuje po prostu z czasem. No, brzmi to jak znowu analogia do wszelkich innych dziedzin życia, jak choćby sport. Nie możemy tak. chodzić codziennie na bardzo intensywny trening, jeżeli nie dajemy sobie dni na regenerację, bo nasz organizm Dokładnie. nie będzie wcale budował masy mięśniowej i się wysmuklał, tylko będzie miał stan zapalny i przemęczenie. Dokładnie. Czyli balans, balansie tak. słowa. No tak. słuchaj, jakby wszystko, o czym powiedziałyśmy, przypomniało mi o tym, że rzeczywiście moja droga do tej skóry z dzisiaj, którą tak miło skomplementowałaś, była długa, wielowątkowa, wymagała zadbania i o bazę, i konsultacje z ekspertami, wiele różnych badań wsparcie jelit, wsparcie pielęgnacyjne, zabiegi. No, po prostu wniosek jest taki, że nie ma drogi na skróty. Mam wrażenie. Mm -hmm. I że ze skórą trzeba po prostu cierpliwości. No I też takiego próbowania i chyba um, zaakceptowania tego, że to jest jakiś proces, który będzie z nami przez całe życie. Że też nie jest tak, że wyleczymy mm -hmm. sobie trądzik i resztę naszego życia będziemy sobie hulać mm -hmm. i będzie najlepiej. Mm -hmm. Tylko nadal musimy pamiętać o tym fundamencie. Tak. I o tym, żeby się sprawdzać, badać. No bo też zakładam, że Nasze życie, znaczy zakładam, wiem to, że nasze życie ma różne etapy, my też jako kobiety mamy dosyć skomplikowaną gospodarkę hormonalną, wchodzimy w różne role i, tak. i nasza skóra może manifestować po prostu to, co tam się w nas zmienia i my będziemy przez całe życie musiały na to... Reagować. I chyba akceptacja nam zostaje. Balans Dokładnie. i akceptacja. Ba tak, balans i akceptacja. I też trzeba o tym pamiętać, że skóra, taki rodzaj skóry, jak skóra normalna, że bez żadnych zmian, to jest odsetek. Naprawdę. Rzadko kiedy ta skóra jest perfekcyjna, naprawdę większość ludzi ma jakieś mikro czy makro niedoskonałości, więc ta, ta miłość do tej skóry hmm. to też jest, ja wiem, że to jest trudna miłość. I taka czasami też one-way, ale warto, warto, <noise> warto spróbować i, i z taką y, miłością do tej skóry podchodzić, nie nakręcać się w miarę możliwości i po prostu mieć dużą dozę cierpliwości, żeby jednak skupić na tej skórze, dać jej czas, okazać jej taką łagodność, bo ona nie lubi agresywnego działania i nam to bardzo szybko pokaże. Więc cierpliwość, ten balans, zrozumienie skóry, przyjrzenie jej się od środka i naprawdę taka cierpliwość w dążeniu do, do sukcesu, który myślę, że prędzej czy później nadejdzie. Alicja, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że nie nazwiemy tego odcinka pokochaj swój trądzik, bo to by było jednak trochę za dużo. Ale mimo wszystko myślę, że piękne jest to końcowe przesłanie. Jesteś taką bazą wiedzy, że bardzo, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się tym ułamkiem tego, co można powiedzieć o skórze. Ale wierzę, że to była bardzo wspierająca. Dla mnie też była to bardzo edukacyjna i wspierająca pigułka. I mam nadzieję, że jeżeli, znaczy po prostu, jeżeli osoby, które nas słuchają, chciałyby zgłębić te wszystkie wątki, o których powiedziałyśmy, to jesteś też yy, osobą, która dowozi merytorycznie każdego dnia, więc super jest to, że mogę po prostu wszystkich odesłać do ciebie, jeżeli chciałby się, chcieliby się doedukować, czy skonsultować. Także bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. A ja ci bardzo dziękuję. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogłam tutaj z tobą zasiąść. No. Więc cieszę się bardzo, że poznałyśmy się na żywo. Przyjemność po mojej stronie. No i gratuluję, bo robisz naprawdę kawał dobrej roboty dla nas wszystkich. Więc ja też ci Jej. bardzo dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Marce Helflabsker za objęcie patronatem dzisiejszego odcinka. Odkryj naukowe podejście do piękna i zdrowia. Poczuj działanie nauki. Dziękuję Ci za wysłuchanie Karolina Sobańska podcast. Program jest dostępny we wszystkich platformach streamingowych, również w wersji wideo. Poszczegóły zajrzyj do opisu.